Hej, cześć, witam serdecznie. Gwint, wiedźmińska gra karciana. Jam jest ci Arkadiusz, dziś Bóg Krasnalo i Eitchne, czyli Skojadel, umiejętność Eitchne, wskrześ kartę specjalną. Co się tyczy jednostek, trzykrotnie elfi najemnik, który dobiera nam dwie brązowe karty specjalne stali, zagrywa jedną, a drugą wtasowuje do naszej talii. Dwukrotnie hawekarski medyk, wzmacniający dwie jednostki po prawej stronie o trzy. Trzykrotnie obrońcy Mahakamu, krasnolud z wytrzymałością. Jednokrotnie tasak. Zablokuj lub odblokuj wybraną jednostkę. Rzuciłem sobie Olgierda von Evereka tutaj, który będzie nam się pojawiał pod koniec każdej rundy, znaczy właściwie na początku każdej rundy, z tym, że będzie troszeczkę okaleczony, no takie życie. Ciri, Regis i Geralt ze złotości. Barclay Elsk, który zagrywa losowego brązowego lub srebrnego krasnoluda stali, wzmacnia go o 3. Jarpen Zigrin z wytrzymałością. Oprócz tego za każdym razem, gdy pojawi się sojuszniczy krasnolud, wzmacnia się o 1, łącznie ze złotymi. My tych złotych krasnoludów tu nie mamy, gramy na Eitchne, nie gramy na Brewerze. Nie wiem, może to błąd, zobaczymy. Trzykrotnie brzask ze specjalnych kart, przypływ adrenaliny, jednokrotnie, trzykrotnie grom, dwukrotnie wzmocnienie. Niszczące gradobicie Merigold pojawi się znikąd, rozkaz wymarszu. Wzmocni najsłabszą brązową lub srebrną jednostkę z naszej talii o 2 i ją zagra. I Ragnarok. Lubię sobie grać Ragnarok ostatnimi czasy. Gdyż okazuje się, że jeszcze można to wykorzystać. Wielu graczy nie odrzuciło w ogóle pogody po tym nerfie. Znaczy odpowiedzi na pogody, w sensie te brzaski i tak dalej, i tak dalej. Deathmoldy, nie Deathmoldy. Wszystko, co tworzy czyste niebo. Jest tego mniej niż było, dlatego spróbujemy zaskoczyć przeciwnika naszym. Ragnarok. Kogo dzisiaj nam ciekawego dobierze? Kusznik czarnej piechoty zawsze celuje w kolano. Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty! No, troszeczkę takie nawiązanie do Skyrim. Tam wszyscy ci strażnicy, którzy łazili po tych miastach, byli, kurczę, jakimiś łowcami wielkich nagród, ale nagle dostali strzał w kolano. Z drugiej strony gdzieś tam też czytałem, czy widziałem, czy coś w ten deseń, że strzał w kolano to jest ogólnie wyjście za mąż, znaczy właściwie ożenienie się, tak? Czas rozpocząć taniec! Ale jaka jest prawda? Nikt nie wie. Dobra, kogo byśmy chcieli jeszcze odrzucić? Tasaka na przykład. Jak najwięcej krasnoludów z Mahakamu jest nam potrzebne, to jest dobre. Mamy Olgierda, mamy Ciri, w razie gdybyśmy mieli przegrać pierwszą rundę. Dobra ręka. Będziemy starali się bufować oczywiście jednostki w pierwszym rzędzie. Myślę, że tutaj Jarpen na początek to dobra opcja. Jarpen, a może Olgierd? Żeby skoncentrować ogień na nim. Nie zwróciłem uwagi, który poziom ma ten zawodnik. Dosyć gadania! W związku z powyższym wezmę sobie łyka. To pewnie 59 poziom gdzieś ma, jak już od razu zaczyna od umiejętności. Przed nikim nie uciekałem i przyzwyczajeń nie zmienię. To też jest spoko karta, ten cały Denis Scranmer. Warto byłoby... Wiesz, to jest jednostka typowo pod Skojatel. Myślę, że tutaj dobrą opcją jest uderzenie najpierw w te karty neutralne, które można wszędzie wykorzystać, jak Triss na przykład, czy jak Ciri właśnie. Ze złotych kart, chociaż ona nie jest złota, jest srebrna. Dobra, nieważne, nie było refleksji. Przetrwasz czy nie przetrwasz? Przetrwasz. Dobra. W takim razie polećmy sobie krasnoluden. Szkoda, że nie mamy tego wzmocnienia tutaj. To by było dobre, jakbyśmy go mieli, no ale nie można mieć wszystkiego. Pykniemy sobie drugiego. Pykniemy sobie później Olgierda. I zbufujemy te jednostki. Powinniśmy się tutaj przebić. Mimo, że na razie ma dość znaczącą przewagę, ale topnieje w oczach. Topnieje w oczach. 30-19. Ok. Pożałujesz, że stanąłeś mi na drodze. Łolololololo.
Syrii jest dobrą kartą, bo tutaj troszeczkę wymusza to na przeciwniku zagrania jeszcze jednej karty i tak dalej, to jest spoko opcja. Dobra, Olgierd. Czekaj, to sobie zabalę. On też pewnie będzie za chwilę tutaj bufował te jednostki, coś mi się widzi. Wcale bym się nie, chociaż nie, no ja nie grałem w deku Elfik Tancerzy, nie grałem Denisa, to jest zupełnie inny dek. Z tym, że to się akurat nam ułożyło wspólnie. Dwójka. A on będzie za pomocą Zoltana Shiveya bufował. Sporo odbił. Ale dobra, zagramy sobie Ciri. Zagrał dwie złote karty, to jest najważniejsze. Dwie z pięciu, można powiedzieć, bo w sumie bohater jest złotą kartą, by nie patrzeć. Zamachakam! No i rozpoczynamy proces bufowania. Zobaczymy, czy wystarczy nam fiolek. To już obliczyć, ale nie wiadomo, jakie ruchy on wykona. Dobrze byłoby tę pierwszą rundę wygrać. Na drugiej rundzie zostałyby nam tutaj zbufowane krasnoludy i byłoby po krzyku, coś mi mówi. O, Meritele! O. Czyli tutaj był błąd, że przemieścił tych krasnoludów na górę. Znaczy błąd, no błąd, nie błąd. Z tym, że oczywiście chciał zagrać hawekarski, chociaż mógł ich zagrać tutaj. Dlaczego ich zagrał tutaj? Nie mam zielonego pojęcia. Nigdy nie chybiam. Spodziewałem się tu jakiejś pożogi czy coś. Ale spokojnie, jeszcze przyjdzie czas. Arkadiusz, jeszcze przyjdzie czas na pożogę i będziesz jeszcze rzucał tym, co nie trzeba, tak zwanym mięsem. Oddaj strzał, nie krępuj się. No, ma cały czas przewagę i to dosyć dużą. Teoretycznie wyrównałby nas Geraldinho teraz w tym momencie. Jeszcze mogę sobie w sumie raz przywołać wzmocnienie. W takim razie polećmy sobie z tym wzmocnieniem. Żadnych negocjacji. No i zobaczymy, to jest walka na siłę tutaj teraz, mocno i zdecydowanie. Trzy karty złote już z jego strony zagrane, z naszej strony dwie, z czego jedna do nas wróci. Prawdopodobnie. Okej, zagrajmy sobie teraz Geraldinha. No i zobaczymy, czy do końca będzie ciągnął. Jeżeli tak, spoko. Taki troszeczkę blefik z naszej strony. Ile by mu zostało do następnej rundy? Z tego by miał. Tutaj zaraz jakaś pożoga jak poleci. Mam nadzieję, że nie ma tej pożogi. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Aha, czyli coś tutaj zaczyna kombinować. Cały czas mnie zastanawia, dlaczego nie bufował tych jednostek na górze, tylko bufuje te jednostki. Trudno jednoznacznie powiedzieć. Zobaczmy sobie, co nam się dobierze. Wszystko w porządku? Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z pogody. No niby troszeczkę brakło. No i dobra, dobra nasza, po naszej stronie co? Ciri wraca. Zostają nam krasnoludy na
na stole. Nie jestem w humorze na krotochwilę. Zostaje Olgierd. Zostaje Regis. Dobra, sobie odrzucił, to się nie przyda. Wzmocnij najsłabszą brązową lub srebrną jednostkę w twojej talii. No i to jest spoko. On tu odpuści tę rundę. Nie wiem, dlaczego cały czas bufował te jednostki, które nie zostawały mu do następnej rundy, no ale nie będziemy tego wiedzieć, no to już jego zagranie. Szkoda, że nie doszło na to wzmocnienie. Gdybyśmy je mieli, kurczę, to by było idealnie. Byśmy mogli sobie coś tutaj zostawić. Wygrywasz tę rundę. Początek ostatniej rundy, Arkadiusz. Czekaj, to sobie zapalę. Ta, dwa Olgierdy. Dobra, to niech sobie zostanie. Przez niech zostanie na wszelki wypadek, gdyby miała dość jakaś pogoda. Ewentualnie zawsze będziemy mogli sobie dobrać przełom i zobaczyć, co przyniesie. A tymczasem wrzucimy sobie Regisa. Później wrzucimy sobie Ciri. Później wrzucimy sobie to, co dojdzie nam z rozkazu wymarszu i poprawimy dodatkowo brzaskiem. Tak jest wstępnie plan na ostatnią rundę. W takim razie jedziemy. Cieszę się, że nie straciłeś żadnej przenikliwości. Muszę w ogóle do fryzjera iść, bo jak na niego patrzę, to wyglądam podobnie trochę, nawet z profilu. I mam też takie zwierzaczki u siebie w domu. W sensie te kruki, tudzież co to tam jest. I on tych kart złotych zagrał prawie wszystkie. Prawie wszystkie. Dobra, cofnął te najsilniejsze jednostki. Bardzo spoko. Poddaj się, oszczędzisz mi czasu! Czy to wystarczy, żeby utrzymać Regisa? On jak się cofa, to dostaje dwa punkty, tak samo jak i my mamy. To by było 11, gdyby to zagrał. No tylko pytanie, czy on tutaj nie ma jakichś innych kart związanych z siłą. Dam ja za zasrańcom Bobu! Czyli niestety Regis się nie zbufuje. No, ale to drobiazg. Ruszcie się, chłopaki! Żwawo! Pokażmy mu, żeby z nami nie ma żartów. Jedną kartą jest Olgierd, drugą kartą jest co? On zaczyna już rozkminiać, a przecież tutaj trzeba jeszcze jedną partyjkę co najmniej pyknąć, kupić jakąś beczułeczkę, wypadają 4 złote karty i jesteśmy w domu. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. No ta. Mnie również interesuje ta jego ostatnia karta, zobaczmy. 9 punktów przewagi. Tęga rozkmina jest, tęga rozkmina. Przecież ma nad czym myśleć. Ten ruch jest tak skomplikowany. Może być Geraldinho nawet. W sumie tutaj też nie jest powiedziane, że to ugram. Łe. Bufik. Teraz pytanie. Co nam dojdzie? O, Meritele. Dobra, już nawet obojętnie gdzie, to już nie ma większego znaczenia. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Wygrał lepszy, dziękuję. Spokomeczek, spokomeczek. Bardzo ładnie poszło. 69 poziom on miał. Kurde, no to spoko. No dobre, dobre, dobre to. Czyli Bóg Krasnalo, jeszcze raz spróbujmy. Pierwsza runda była tutaj całkiem okej. Dużo siły. Tylko cały czas nie jestem w stanie skumać, dlaczego on nie bufował tych krasnoludów sobie, tylko bufował jednostki w pierwszym rzędzie. No ale wszyscy mamy swoje jakieś tajemnice i sekrety. Możemy się tylko domyślać, dlaczego tak robił. Medyk z Wikowaru. Nie uznaje niczego, co ludzkie. Ej, tchnę! No dobra. Rokilon nie jest dla ludzi. To będzie partyjka z kojatelów samych.
Co my tu mamy? Brzaski, elfie, najemniki, tasaki. Tasaka sobie odrzucimy. Gromik niech zostanie. Hawekarski, tych elfich najemników. Tylu nie potrzebujemy w gruncie rzeczy. Wolałbym krasnoluda jakiegoś. No i jest trochę dupka. Jest trochę dupka. Dobra, zagrajmy to. Spróbujemy sobie te trzy jednostki wystawić wszędzie. Obie stawiane. Chyba, że nam tutaj się elfim najemnikiem coś uda dobrać. Wytrwałości, miły. Przełom. O, Meritele. No brawo. Dobrze zagrałem? Czy lepiej było z tej strony zagrać? Chyba lepiej z tej. Znowuż, kurczę, przeklęty deck oparty na bufowaniu się sobie zapalę łebków z rodu Skojatel. Lodu. Kogo mam zabić? Nieważne. Już sobie pewnie dobram teraz jakiegoś tego łebka. Ojej. Mamy pożogę teoretycznie, jeżeli ta pożoga by się trafiła, a nie będą tutaj mocno jakoś, że tak powiem, porobieni w temacie, co to robi najsilniejsze niszczy. Najsilniejsze jednostki na polu bitwy, dobra. Niech się tutaj wypsztyka. Jakieś ostatnie słowa? Co my tu mamy ciekawego? Czy byśmy mogli coś sobie jakoś... Niekoniecznie. Dobrze, to mi zniszczy. On sobie wróci. Zobaczmy sobie, co przyniesie przełom. Pierwszą rundę koniecznie chciałbym wygrać. Byłoby dużo łatwiej. Coś mi da. Chyba niekoniecznie. Żadnych negocjacji. Chyba niekoniecznie. Zobaczmy sobie brzask. Chcesz powąchać mojego topora? Tak, ten deck jest naprawdę, kurczę, upierdliwy mocno. Nie wiem, czy jest sens to zagrywać. Wyciągnijmy maksymalnie od niego te karty. A racie tu jeszcze, gościu, dojedziemy. Albo dociągniemy do remisu. Zwyciężymy. Rokilon nie jest dla ludzi. Kurczę, cienko to widzę. Cienko to widzę. Miejmy nadzieję, że nie trafił jeszcze jednego tego strażnika Dolblad Hanna, bo się tutaj pochlastam. No nie jest to deck, który odpowiada na to. Chociaż mamy tą pożogę cały czas, mi chodzi jeszcze po głowie. Zobaczymy. Śmierć. Niczym mnie nie zaskoczy. Ulgierd. Bufik. Tasak. Tasak spoko. Bufik odrzućmy. Jarpen. Dobrze. Dolblatana! Skoro tak... Zaraz cię tu dojedziemy. Oj, dam ja zasrańcą Bobu! Jest minimalna szansa. Został mu tylko jeden ten pacjent. Mamy możliwość zablokowania go tasakiem. Wygrywasz tę rundę. Początek rundy ostatniej. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Dobra, to jest całkiem spoko opcja. Teraz zobaczmy. Kto pierwszy, my pierwsi. Odrzućmy tego tasaka. Zobaczmy, co się z tego wydarzy. Tasak i tak nam wróci. Wytrwałości, miły. Brzask. Przełom. Machacham! 16-0. Zobaczmy. Brzask, przełom. Nie trafia. Okej. Machacham! Zero do 30. Dolblatana! 10. I ostatnia ręka, karta. Uwaga.
Starcie wy głupów! Trzech Wiedźminów, ale mu brakło. Ależ emocjonująca końcówka. Ładnie poszło. Nie powiem nie. Rewelacja. O dziwo, udało się wygrać kolejny meczyk. Kurde, spoko. Dawno nie wygrałem z tym spell, coś tam, jak to się ładnie nazywa, ale udało się ogarnąć. Bóg Krasnalo dało radę. Bóg Krasnalo dało radę. Kupmy sobie jeszcze jakąś beczułeczkę na koniec. Z radości. Karciochy na każdą okazję. Powiem, bo tego deku jeszcze nie prezentowałem. Widziałem jak on wygląda. Nie mam zbyt wielu kluczowych kart do tego deku. Złotości jakieś, no niekoniecznie. Może tu? Też niekoniecznie. A wezmę sobie trzęsienie ziemi trzecie, czemu nie? Okej, mam nadzieję, że się podobało. Bóg Krasnoludo. Całkiem spoko deck. Dało nam się ogarnąć nawet, wydaje mi się, jeden z kluczowych decków. On jest mocny, silny, grany na rankingach, nie na rankingach. Wszędzie jest grany ten z tymi spellami śmiesznymi. Ale całe szczęście, jak było widać na załączonym obrazku, Bóg Krasnallo ogarnął temat. Można tutaj oczywiście wprowadzić wiele zmian. Ale po co, skoro to działa? Po co, skoro to działa? W ogóle gdzieś tam kiedyś Aerlyrin mi wypadło. To też jest dobra karta. To sobie niedawno skraftowałem. Coraz więcej tych kart mam. Okej, ale nie będę przedłużał. Jeżeli się podobało, oczywiście zostaw kciuk w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Jeżeli się nie podobało, zostaw kciuk w dół. Zostaw również jakiś komentarz po sobie. Ja się żegnam. Idę wkrótce do kolejnych deków w gwincie wiedźmińskiej grze karcianej.